Dzwoni mi telefon. Halo? Halo? To są tarapaty. Jakie tarapaty? Nie, myślałam, że coś się stało. To tylko Remo chciał mi wziąć ramen na wynos. Opisywany jest portal Weszło. Autorzy Weszło.com zaczęli pisać językiem stadionów. Zgodnie z wyłożoną w portalu dewizą Stana, czasami dobrze rzucona k***wa jest lepsza niż 1000 słów. Fragment tekstów. Uwaga. Piotr Głuchowski cytuje fragment tekstów. Wchodzę do szatni, a tam więcej p*** niż w lesbijskim pornosie. Frajer na frajerze. Same łamagi bez jaj i charakteru. Wójcik płynie promem, kelner postanowił się z nim napić, no i się najebał jak skurczyn. I chuj, niech kurwa wie, że Wójcika nikt nie przepije. Baby generalnie są proste w obsłudze, bo trzeba im tylko pokazać kierunek na tapczan i zadbać o to, by się nie wypierdoliły po drodze. I tak dalej. Przeczytałem to, mówię, rany boskie, chowam się pod stołem. Co to są za teksty? To ja się wstydzę za swój własny portal. Jak to się mogło wydarzyć? A potem się okazało, że pan Głuchowski jest pierdolonym manipulantem i oszustem. I teraz rzeczywiście warto czasami przeklnąć w odpowiednim momencie, no bo jak inaczej to określić? Weźmy najpierw ten fragment. Baby generalnie są proste w obsłudze, bo trzeba im tylko pokazać kierunek na tapczan i zadbać o to, by się nie wypierdoliły po drodze. No byłoby mi trochę głupio, gdyby któryś z dziennikarzy to napisał, a jeszcze bardziej byłoby mi głupio, gdybym napisał to ja. Ale niestety okazało się, że napisałem to ja. Ale nie do końca. Otóż pan Głuchowski dokopał się tekstu z 2016 roku. Tyle rzeczy mu się myli, ale znalazł tekst sprzed 8 lat. I teraz zacytuję wam cały akapit. Jest to recenzja książki Janusza Wójcika. I tak dowiadujemy się z tego literackiego dzieła, że podczas jakiegoś meczu na trybunach było w p***du wojska i policji. Czytamy, że musiał samolotem lecieć daleko w p***du. Kiedy ktoś go woła w szpitalu, to zastanawia się, co za chuj, by potem zauważyć, że to przecież obeznany skurwysyn. Oczywiście czasami się chodzi na kurwy, to znaczy na świnki, a baby generalnie są proste w obsłudze, bo trzeba im tylko pokazać kierunek na tapczan i zadbać o to, by się nie wypierdoliły po drodze. Sam lubię przeklinać, to piszę już od siebie, ale nagromadzenie bluzgów w tej książce wypaliło mi oczy. Tak na przykład Wójcik opisuje bla 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 i dalej leci książka. No co ty gadasz, że wycięli kurwa cytaty? I ja... To jest cytat czyjegoś cytatu, no. Ja krytykowałem książkę Janusza Wójcika. Cytowałem rzeczy, które on w tej książce umieścił. Ta książka mnie odrażała. Była fatalna. Była rzeczywiście seksistowska. Była ohydna. I ja w całej tej recenzji napisałem, że szkoda w ogóle brać to do ręki. Posługiwanie się takim językiem po prostu wyklucza człowieka poza nawias ludzi z klasą. I nagle oberwałem cytatami z Janusza Wójcika, bo Głuchowski uznał, że przypnie je mnie, żeby pokazać, jaki zły portal tworzyłem, jaki obrzydliwy. Więc mamy kolejną manipulację. Kolejny moment, gdy ktoś, kto mnie nie zna, a nawet gdy ktoś... Ale zna, mocne, to może się nie? Rany, czy o, z nim jest, z tym gościem jest wszystko w porządku. To jest chyba naprawdę seksista. To jest chyba naprawdę facet, który nienawidzi kobiet. Jak można napisać o tych babach i tapczanie? Gdybym ja to przeczytał o swoim znajomym, to bym się zastanawiał, czy ja chcę mieć takich znajomych. Bo pan Głuchowski dość sprytnie ukrył prawdziwego autora. A wiecie, jak ja porównuję nazistów do ekologów? Bo to mocne jest. Stanowski nienawidzi ekologów, nienawidzi ekologii. Dla niego ekolodzy to naziści, hitlerowcy. Generalnie mam nie po kolei w głowie. Wiecie, na czym polega to porównanie? Poza tym, że ja też nie wiem, ale powiem wam, na czym ich zdaniem polega to porównanie. Otóż Kinga Rusin powiedziała jakiś czas temu, że Prawo i Sprawiedliwość wyrządziło większą szkodę środowisku naturalnemu w Polsce niż okupacja hitlerowska. PiS gorszy dla ekologii niż Adolf Hitler. I wrzuciłem wówczas takiego oto tweeta z hashtagiem bądź jak Kinga. Tego tweeta też zacytowano w tym artykule Gazety Wyborczej, więc wiadomo, że o to chodzi. I potem ta akcja bądź jak Kinga rozrosła się. Ludzie zaczęli wrzucać swoje tweety, które możecie zobaczyć teraz na ekranie. Dzięki za ostrzeżenie. A tam mi dzięki za 10 miesiąc. Porównałem ekologów do nazistów. Pani Maria Korcz twierdzi, że tak. A jak państwo sądzą? Co trzeba mieć w głowie? Ile nie... Samego pana Adolfa chyba można pokazać, ale ten jego symbol, co ma bardzo często na każdym zdjęciu na ramieniu, już jest taki średnio, wiecie... To ja bardziej tego symbolu się boję. Ta, ten od szczęścia, no. Tęci i jak ogromną swobodę kłamstwa, żeby takie zdanie opublikować, mając przed sobą tamtego mema. A potem w artykule pada jeszcze jedno zdanie. Ale to część historii? Ale to idź tak, ty się tłumacz za mnie, jak dostanę bana za to. Że, ale to przecież część historii. Dobra? Tuż przed linią bramkową, pół metra. To jest to obiad? On wylał tą zupę. Zupa! Zupa! Ja jedyny stary mem, jaki znam z zupą, to jest Krzysiu, co jesz? Zupę. I Krzysiu je zupę. To tylko to znam. Oczy? Że mam wory pod oczami? Czekajcie. Bo ja sobie kupiłam jakiś specyfik na te wory. Emet, ale śmierdzi w łazience, co żeś tam narobił? Kupiłam jakieś takie kolagenowe płatki pod oczy. Wystarczy się wyspać, a ja się wyspałam. Ej, tu jest tylko jeden. A nie, dwa. A nie, co to jest? O, coś się rozjechało. Aha, bo to chyba było w tym. Ej, które to jest to, co się nakłada? Czy całe? Czy co? Chyba to się nakłada. Teraz będę piękna. O, sierście meta. To białe? Nie, to białe to jest plastik tylko. To się nakłada. Ale folię zdejmij? Aha, bo to folia. A faktycznie. A ja aha, aha, dobra. Dobra, sorry. Sorry, ja się uczę. 15 zł za to dałam. 15 zł. Jara cię kolagen? Czujesz, że działa? Czujesz zimne. Ty, no ale tego nawet nie widać za bardzo, o ile światło nie odbija z tego. Zajebiście. Możemy tak streamować. Ile to się trzyma? Chyba jeden czas nie padł dwa razy na tym czacie, bo jest rozbieżność jest od 15 minut do 2 lat. Na opakowaniu będzie? 30 minut. Może nie będę wyglądać jak po fentanylu w końcu.